Halo, halo, witam wszystkich serdecznie prościutko ze stadionu olimpijskiego we Wrocławiu, gdzie tutejsza Sparta podejmować będzie Byki z Leszna, czyli tamtejszą Unię Leszno. Jak wiecie, drodzy widzowie, zawsze była kamerka, ale nie tym razem, po prostu awaria prądu na stadionie. Stwierdzili, że tylko wystarczy, żeby transmitować i komentować, ale już naszych tak naprawdę twarzyczek nie chcą pokazywać. To jest nieistotne tak naprawdę. Sprawdźmy sobie tabelę oczywiście, zanim zaczniemy dzisiejsze spotkanie. Tabela wygląda następująco. Właśnie, liderem jest Unia Leszno. Jeden mecz i zwycięstwo. Motor podobnie. Toruń też wygrał swój pierwszy mecz. Stal Gorzów po dwóch meczach już jest i mają jedno zwycięstwo, jedną porażkę. GKM Grudziądz ma tutaj, jak widzicie, jedno zwycięstwo, jedną porażkę. Dalej Włókniarz Częstochowa, Sparta właśnie, no w pierwszym meczu dostała baty, że tak powiem. No i teraz Wielki Krosno na ostatnim miejscu zamykają tabelę. A dzisiaj, jak widzicie, spotkanie na szczycie, że tak powiem, może nie na szczycie, no ale miejmy nadzieję, że jakaś tutaj kolejna sensacja, niespodzianka, a przede wszystkim dobre ściganie się nam tutaj odbędzie. A ja już dostaję sygnał, że już czas jest na losowanie naszego menadżera, z kim dzisiaj się połączymy, a więc wiecie, ja zrobię rzut monetą, wierzcie mi lub nie, ale jest rzut monetą. Orzeł to oczywiście będą Spartanie, menadżer ze Sparty, jeżeli wypadnie Reszka, to będzie menadżer Unii Leszno. Uwaga, uwaga, rzut monetą, klepnięcie i co my mamy? I mamy Reszkę, czyli drużyna leszyńskich Byków. Już widzę, menadżer uśmiechnięty od ucha do ucha zmierza na stanowisko, pewny siebie. Halo, halo, panie Rafale, czy my się słyszymy? Cześć, słyszymy się bardzo wyraźnie. Przed nagraniem stwierdziliśmy, że musi wypaść Reszka i że na pewno tak będzie, no bo seria trudnych spotkań musi zostać podtrzymana. Witam bardzo serdecznie. Słuchaj, ale chciałbym powiedzieć, że jedziesz liderem tabeli, wygrali pierwszy mecz. Bardzo mnie ten fakt cieszy. Zobaczymy, czy też podtrzymasz tą pasję. To co, przechodzimy szybciutko do składu, no i co ty tutaj wymyślisz na to spotkanie? Wszystko gotowe, jak widzimy, więc tylko klikamy tutaj. Stadion oczywiście Olimpico. Mamy stadion Olimpico, jeszcze nas tutaj nie było, więc przechodzimy do składu właśnie gości. No i mamy jedyneczka Kołodziej, dwójka Zęgota, trójka Smektała z numerem czwartym Licy, 5 to Chris Holder, 6 Ratajczak, 7 Hubert Jabłoński i z numerem 8 Maksym Borowiak. Jakieś zmiany? Numery? Pozycja? Te sprawy? Zaryzykujmy, kto nie ryzykuje, ten w Rawiczu nie siedzi. Zamieniłbym, proszę, Kołodzieja z Holderem. Oczywiście, dobrze. Dodamy Mencela na razie. A tutaj teraz. Ale Andrzejka tutaj nie ma. Kołodzieja. Nie, tutaj damy Chrisa Holdera, dobrze. Czy jeszcze jakieś zmiany? Owszem, poprosiłbym również o zamianę na pozycjach Bartka Smektały i Jamona Liceja. Okej, czyli tutaj znowuż Mencel wchodzi, tutaj wejdzie Smektała, a tutaj Jamon Licy. Oj, nie, nie, dobrze, nie, czy, nie, nie. Czy możemy? Tak. Czy możemy również sprawdzić, kogo możemy dać pod numer 8? Oczywiście, nie ma problemu. Poproszę. Proszę bardzo, czyli mamy tak, Antoni Mencel, Nazar... Parnicki. Parnicki. Później... James Pearson, Tato Ziszkę. Tak. Ten go pana nie znam. Hubert Ścibiak, Tobiasz Musielak, ten junior. Jakub Olek, 38 overalla. Myślę, że to może być najlepszy typ. Nie, no dobra, Antoniego Mencela proszę mi tutaj dać. Dobrze, jednak Mencela. Ciut niższy o jeden ząbek, ale jest. I co? Gotowy? No jedziemy. Czy my już podjeżdżamy pod taśmę, czy to jest możliwe? Ale oczywiście zanim podjedziemy pod taśmę, tu klikamy zapisz. No i oczywiście spójrzmy sobie na drużynę gospodarzy, a pojadą w składzie: Janowski, Wufinden, Biuli, Piotr Pawlicki, Artyom Łagutak, Bartek Kowalski, Mateusz Panicz i Francis Stug. Czyli gust, ale jest. Czy ja mogę zmienić skład? Kliknij proszę na Maćka Janowskiego na chwilę. No możesz zmienić, ale ty nie możesz w sumie, bo ty Cicho, jesteś menadżerem. Cicho, kliknij, tylko coś zobaczyć. Proszę. Daj Jakuba Trawiowskiego. No na pewno, tak. Damy 25 KSM i mogłoby być.
Czemu nie? No. Ale czekaj, bo wiesz co, musimy sprawdzić, jak będziemy jechali mecz w Gorzowie. Nie, gdzie jest teraz Selin Liebeman? W jakiej drużynie? W Gorzowie. A, no to tam trzeba jakąś zrobić podusemeczkę. Nie, ją nie można chyba. Nie. Dlaczego? Ile ona ma teraz tych wiosen? Wystarczająco, nie wiem, czy ona 22 lata skończyła już. A, no to chyba, że. No dobra, zostaje tu Magic Maciej. Jest w Ekstralidze u 24, więc no dobra, no ale mogę mieć 24 lata. No właśnie, lata. No o tym mówię. A wiesz, okay. Co, jeszcze jak rozwiniesz, to jeszcze jeden pan mi się tutaj spodobał. Ale na jakiej pozycji? Na kimkolwiek, no po prostu kliknij kogoś. Kacper Andrzej, to jest też mój drugi ulubiony zawodnik. Kacper Andrzej, no dobrze. Kacper, ale nie pojedzie w tym meczu, rozumiem. Dlaczego? No nie, no sorry, ale no nie tym razem. Nie. Dobra. Wszystko gotowe, że tak powiem. Tor przyczepny, z tego co widzę. Tak, tor jest przyczepny. No więc lecimy. No i proszę bardzo, już zawodnicy szykują się do pierwszego startu, a od krawężnika pojadą Holder, Janowski, Licej i Biuli. Już grzeją maszynę, już słyszymy słynne WTS, a jeszcze meczu nie zaczęli. Ale no spokojnie, zaraz zobaczymy. No faworytem mimo wszystko są tutaj Spartanie, ale też nie spodziewaliśmy się, że w pierwszym meczu tak przegrają na inaugurację w Lublinie. No to teraz na pewno odwet Spartan, zobaczymy. Ale czy tak się okaże? To się za chwilę przekonamy. Lecimy. Tak jak powiedziałem, od krawężnika Holder, Janowski, Licej, Biuli. I ole szybki start Biuli i Janowski na prowadzeniu. Tak, Biuli, Janowski, chociaż teraz nie, tutaj się nic nie zmienia. Biuli już z przodu, Maciej Janowski już mu ładnie tutaj wturuje. No a para gości daleko z tyłu, fajny ścigacz w tle. Ale to chyba akurat nie na tych zawodach, ale no spokojnie, no tutaj... Powiem szczerze, byki na razie jak we mgle, to na pewno nie przypomina tutaj żadnej korridy. Daleko z przodu już w tej chwili Maciej Janowski. No do Biuleja próbuje zbliżyć się Holder, ale to raczej bez szans. Powiem szczerze, ten tor we Wrocławiu jest tak specyficzny, że ja tutaj nie widzę szans, chociaż próbował teraz Holder coś zrobić, ale no nie, no tutaj się rozjechała cała stawka. No i podejrzewam, nie będzie tutaj żadnej walki, żadnego przetasowania. Od startu tak pojechali, tak dojechali. Więc Janowski 3, Biuli 2, Chris Holder 1 punkt. No i bez punktu Jamon Litzy, który no sezon nie zaczyna za udanie. No i jak tam, pierwsze śliwki, robaczywki? Miejmy nadzieję, za chwilkę wyścig młodzieżowy i łatwiej chyba nie będzie, natomiast byki mają to do siebie, że się nie poddają i będziemy jechać tutaj o każdy punkt. Wiadomo, nie jesteśmy faworytem. Do ostatniego steka. Do ostatniego tego, torreadora, można powiedzieć. Tak, do ostatniego stejka byki będą tutaj się próbowały postawić, ale spokojnie. Pierwszy bieg, bardzo mocna para Janowski-Biuli. No, Holder mógł tutaj spróbować, ale był daleko z tyłu. Dobra, przechodzimy do biegu numer 2, w którym pojadą od krawężnika Panicz, Ratajczak, Kowalski i Jabłoński. No ja tu widzę jakąś szansę, panie. Oczywiście, że tak. To jest para juniorów, która jest jedną z najfajniejszych w lidze, w sensie moim zdaniem jest najrówniejsza. Mm-hmm. No i jeżeli tylko uda się gdzieś w jakiś sposób wykluczyć Bartka Kowalskiego, to z Paniczem powinniśmy dać sobie radę. No właśnie, a może ten Panicz niedoceniany zaraz nam tutaj zrobi jakiegoś psikusa, ale jesteśmy przy wyścigu drugim. Panicz, Ratajczak, Kowalski, Jabłoński. I jak tym razem? Panicz, zobaczmy, czerwony kask. No, nawet nie najgorzej, ale tu Kowalski najlepiej spod taśmy, chociaż już za nim para byków. Więc Kowalski na prowadzeniu. Ale teraz błąd pary Leszczyńskiej. Czy wykorzysta to Panicz? Przez chwilę nawet to wykorzystał, ale nic. Ratajczak drugi cały czas, Jabłoński trzeci, z przodu Kowalski. Czy Damian Ratajczak coś tutaj zrobi? No teraz jakby troszkę się zbliżył. Może został na 2 metry. Ale tutaj musi również Jabłoński uważać na Panicza. No znowuż ta stawka się rozjeżdża. Tutaj strasznie traci na wejściach Ratajczak. No i te wyjścia też nie są za dobre. No i nie widzę tu na razie, że tak powiem, jakikolwiek szans do zbliżenia się do Bartka Kowalskiego, który pokazuje, że w tym roku Red Bull żużlowe asy, czy jak to tam się nazywa, no pierwszą trójeczkę do tego właśnie zgarnie. Więc no widać, jest prędkość, wszystko się zgadza. 3-3. Spodziewałem się, że będzie większy kontakt mimo wszystko w tym biegu.
Generalnie od samego początku tego spotkania zawodnicy jeżdżą w dość dużych odstępach. Nie wiem, czy to nie przez to, że tor jest dość grząski i może być ciężko jakieś mijanki, może być ciężko jakieś akcje zaczepne. No wiadomo, trochę fajniej i łatwiej się jeździ po betonie. No ale cóż, no, tor jest jaki jest, jest równy dla każdego, będzie decydował start i nie popełnianie błędów. Zgadza się, no ale spokojnie. Teraz mieliśmy bieg młodzieżowy, bieg trzeci, bardzo ważny, bo od krawężnika no lider twoich byków, czyli Janusz Kołodziej. Dalej mamy Piotrka Pawlickiego, też fajna rywalizacja, do niedawna kapitan leszczyńskich byków, teraz po przeciwnej stronie barykady. No i Grzesiu Zęgota, ten, który robił furorę w pierwszej kolejce, okrzyknięty no man of the match, można powiedzieć. No i Artiom Łaguta, kurczę ten Artiom, ale w pierwszym meczu tutaj jak jeździliśmy naszą zabawę, tam jednak były problemy, więc zobaczymy jak to teraz będzie. Od krawężnika Kołodziej, Pawlicki, Zęgota, Łaguta. Zaraz zobaczymy, czy Kołodziej... Ale został Koldi! Niedobrze, niedobrze dla leszczyńskich byków. Idzie gdzieś tam na szeroką, ale to nie jest przecież Smoczyk. A z przodu, o dziwo, przez chwileczkę, dosłownie przez chwileczkę był... no ale już nie jest. No był Zęgota właśnie, a teraz na przodzie mamy Piotra Pawlickiego i zaraz za nim jedzie... no Artiom Łaguta. Niby blisko są byki, ale Koldi dopiero czwarty. No po takim starcie kompletnie nie trafili z ustawieniami leszczynianie. A natomiast Spartanie no z okrążenia na okrążenie powiększają tą przewagę. Proszę Państwa, tu nie ma co komentować. Tu zapowiada się na dyngus, śmingus, dyngus, ale to nie jest poniedziałek. Tak więc no nie ma co komentować. No nie ma co komentować. Pięknie jadą parą wrocławianie. Troszkę mi teraz żal, powiem szczerze, leszczyńskich byków. Wygrywa Piotr Pawlicki, cieszący się, pozdrawiający kibiców. Widzę zatroskaną minę menadżera teraz leszczyńskich byków. No i chyba są problemy, jak Koldi nic nawet nie może powalczyć, jest problem. Houston, mamy problem. I ten problem wygląda 13-5 po trzech wyścigach. Jeżeli zaraz coś się tutaj nie zmieni, no to będzie problem. Jeszcze większy niż jest teraz. No i będzie trzeba... cieszyć się, jeżeli będziemy zdobywali jakiekolwiek punkty, bo na razie nie wygląda to odpowiednio. No dokładnie, no Koldi przyjął ten jeden punkt w końcu jakoś tego Grześka, chociaż Grzesiu przez chwilę był w kontakcie, myślałem, że to on tutaj naprawdę może sprawdzić psikusa, ale jednak no pogubił się w dalszej części wyścigu. No a my przechodzimy do biegu czwartego, no i od krawężnika zobaczymy Bartka Kowalskiego, który no przewagę nad pozostałymi rywalami osiągnął bardzo dużą, dalej Bartek Smektała, obok niego stanie Taiwo Finden, no i Ratajczak spod płotu, zaraz zobaczymy jak tutaj będzie ten wyścig czwarty przed równaniem toru, może ta pierwsza seria jednak nie zakończy się tragicznie. Kowalski, Smektała, Wufinden, Ratajczak. To najlepiej Wufinden już zdecydowanie zakłada wszystkich zawodników i jest pierwszy, ale teraz fajnie Ratajczak przemyślanym atakiem wyprzedza Kowalskiego. Czy on to utrzyma? Na razie zapowiada się na 3-3. Kowalski czwarty, z przodu zdecydowanie Wufinden. Smektała, ale teraz błąd Ratajczaka, nie na tym torze. Chociaż dostaje tego szwungu i jednak jeszcze zamyka Kowalskiego. To jest dobre, chociaż mamy pierwsze ściganie, pierwszą jakąś mijankę. Tak naprawdę po błędzie, daleko na razie, znowuż ta stawka się tutaj nam rozjechała, daleko z przodu już, zobaczmy, o teraz, chociaż ten Wufinden też wcale nie jest aż taki mocny, może tutaj w końcu Smyk coś ogarnie, ale na razie tutaj zapowiada się, że ten wyścig skończy się na 3-3, ostatnia szansa Kowalskiego na Ratajczaku, chociaż Ratajczak mądrze, przy krawężniku wyjście troszkę po zewnętrznej, no i mamy 3-3, chyba jakiś promyczek jest. Tak, malutki promyczek nadziei, cieszę się, że zremisowaliśmy ten wyścig. Nie powiększyła się ta przewaga, dalej mamy 8 punktów różnicy, no i miejmy nadzieję, że w drugiej serii już będzie wyglądało to dużo inaczej, bo jednak fakt jest taki, że nie trafiliśmy z ustawieniami w ogóle. Nie, no to naprawdę, no ustawienia to były fan fatale, bym powiedział. Zobaczmy na to, pierwsza seria, a wszystkie biegi wygrali oczywiście Spartanie. Indywidualnie mamy 4 trójki po ich stronie, a my mamy 1 trójkę? Nie, nie mamy żadnej trójki. No to o czym świadczy, tylko 2 dwójki, Smyka właśnie i Ratajczaka. Tu musi się dużo, dużo zmienić, panie. Musi się dużo, dużo zmienić, no i miejmy nadzieję, że się zmieni, bo tak punktując meczu się wygrać po prostu nie da. No właśnie, a od krawężnika w biegu piątym pojadą Biuli, Licy, Piotr Pawlicki, Bartek Smektała. Your decision.
Nie, jedziemy, jedziemy. Na razie nie ma co kombinować. Trzeba dać drugą szansę każdemu zawodnikowi, bo Anusz ktoś się za chwilę fajnie przełoży. Albo się będzie pakował, jak to mówią, więc jedziemy. Bardzo mocna para Sparta. No oni wiedzą, że tutaj trzeba zaraz na początku, że tak powiem, kąsać tego byka. A czy tak się wydarzy w kolejny bieg? Fajny, równy start całej czwórki, chociaż to minimalnie jednak wrocławianie. Idą obydwaj na szeroką, ale teraz co tu się dzieje? Mamy wyścig na 3-3, o dziwo, przez chwilę, czy nie? No, mamy walkę na prowadzeniu Biuli, ale tutaj mamy wspaniałą walkę, bo z Piotrem Pawlickim, ale tutaj mamy zamieszanie. I Bartek Smektała próbuje, i Jamon Litzy próbuje. Na razie jest 4-2 dla Spartan, ale Piotr Pawlicki cały czas bardzo groźnie tutaj próbuje Jamona Liceja dźwignąć. I czy on to zrobi teraz, czy Litzy zamknie? Zamknął, zamknął. I teraz jeszcze proszę, atak mamy fajny tutaj właśnie Smyka, tylko Smyk z tych ataków mało co ostatnio go widzieliśmy, ale jest jeszcze szansa, że coś z tego będzie. Czy ten Smektała zrobi właśnie na ostatnim okrążeniu Piotra Pawlickiego? Nie widzimy tego, teraz to zrobi. Nie, nie zrobi. 4-2. 4-2 dla Spartan i powiem szczerze, no fajnie, że mieliśmy pierwsze ściganie. Jamon Litzy swoje zrobił, a Smyk z tym Piotkiem Pawlickim, no nie odstawał za bardzo. Ale za to jednak nie ma punktów, także no. Fajnie, że coś się troszeczkę zmieniło, ale dalej nie wygraliśmy nawet wyścigu indywidualnie. No i, no i widzę problemy, są ciężary. No są dość duże, a te ciężary, jak mówił klasyk, to w tej chwili aż 10 kilo bym powiedział, czyli 10 punktów przewagi dla Spartan. Mecz się jeszcze nie skończył, no ale pełna kontrola tutaj wrocławian nad tym spotkaniem. Ale może ten, ta karta, ten medal się odwróci, bo w następnym biegu pojadą Artiom Łaguta, Grzegsiu Zęgota, mamy juniora Panicza, no i Chrisa Holdera. Rozumiem, że jadą. Owszem. A więc uwaga, uwaga, czy zrobią tutaj leszczyńskie byki w końcu jakąś trójkę, czy Łaguta pogodzi? Panicz tutaj raczej się nie będzie liczył i zaraz zobaczymy. Poszli kto najlepiej, Artiom, Artiom, ale Zęgota idzie troszeczkę szerzej i nabrał tam fajnego, fajnej prędkości, czy jednak Artiom, Artiom przy tym krawężniczku, ale Zęgi się jeszcze nie poddaje. Zęgi teraz, o tam jeszcze Holder się napędza, to może być ciekawie. Na razie Zęgota drugi, Łaguta pierwszy, cały czas Zęgi próbuje, Łaguta wcale nie jest najszybszy, ale tutaj Holder jakąś dziwną trajektorią toru, może to on zaraz wyskoczy. Teraz fajnie zbliżył się do Zęgoty, ale jakby na razie Zęgota próbuje atakować. Powinni się tutaj podzielić, kto ma atakować Łagutę, bo na razie to po prostu jadą jakby walczyli między sobą, a Łaguta na tym tylko i wyłącznie zyskuje parę metrów. W tej chwili 10, 15, może 20, ciężko to ocenić, ale jedzie, 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 jedzie z przodu Łaguta. WTS, WTS, tam kibice krzyczą, ale no cóż, no nie ma co się im za bardzo dziwić, no teraz ma już wielką przewagę, no i wynik 3-3, proszę, na jednym kole Artiom Łaguta. No nie idzie, no nie idzie, no cały czas, kurczę, brakuje tej pierwszej trójki. Brakuje tej pierwszej trójki i za chwilkę trzeba będzie przedsięwziąć jakieś kroki. Widzę, że kurs u bukmacherów jest bardzo wysoki. Czy warto zaryzykować jeszcze i postawić coś na leszczyńskie byki w tym spotkaniu? Kiedyś próbowałem postawić 50 zł na jakiś mecz. Już nie pamiętam, co to było. Pamiętam wtedy, że jedna z osób, która była u nas na live, już nie pamiętam, kto to był, powiedziała mi tak: to weź te 50 zł i wyrzuć do kosza, wyjdzie na to samo. Więc nie stawiałbym. Okej, okay. Pięknie to powiedziane, więc faktycznie lepiej je komuś oddać, niż postawić w tej chwili na byki, że jeszcze odwrócą. Ale wiara w zawodnikach musi być. Dobrze, oni tego nie słyszeli. Usłyszą to po zawodach, no ale no tak, nic. Tak, taktyczną poproszę za Jabłońskiego, niech pojedzie Ratajczak. Oczywiście mamy. Ale w sumie niewiele to zmieni, bo tam jest Jadowski i Wufinder chyba, tak? Więc. Tak. Aczkolwiek. Dobra, to niech jedzie, bo nie. To było. Czy się nie da cofnąć? Nie, już się nie da cofnąć. I'm dobra. Sorry. No to zrobiłem taktyczną, proszę państwa. Ale taktyk. No słuchaj, no puściłeś lepszego juniora, no cóż, no. Kiedy, jak nie teraz? No. Zobaczymy. W tym biegu. No faktycznie, no ale no nic, jadą. Uwaga, bieg siódmy przed nami, czyli druga seria za chwilę się skończy od krawężnika Ratajczak, Wufinden, Kołodziejanowski. No, Koldi, ty musisz, chłopie. Ty kiedyś fruwałeś tutaj, jak leszczynianie przypieczętowali kolejny swój drużynowy mistrzostwo Polski. Teraz Koldi dość dobrze. I czy to zrobi? Koldi nożyce próbuje
chodził bardzo szeroko, wyjdzie przy krawężniku i chyba to zrobi. Tak jest, Janusz Kołodziej na prowadzeniu. Dajufindem próbuje to odpierać, teraz wyszedł. Ale nie, Koldi, fajnie, fajnie, Koldi szuka tej prędkości, dobrze, bo on nam zrobi show. Teraz jeszcze do tego wszystkiego Janowski próbował się wmieszać, ale to Ufinden cały czas z Koldim walczy. Ale Janowski przyciajony, Tygrys ukryty, Magic. Czy on to jeszcze gdzieś się prześliźnie? Bo niestety wszystko na to wskazuje, że Koldi nie utrzyma nawet tych dwóch punktów. No próbuje gdzieś się napędzać, ale teraz jaki błąd, jakim on balonem. No pięknie jedzie, ale prędkości nie ma. To jest tor wrocławski, to już wszyscy wiedzą, że głównie tu przy krawężniczku można wyprzedzać. No i niestety, niestety 5-1, niestety dla byków. Oczywiście Spartanie się cieszą, no wykorzystują błędy Janka Kołodzieja, który szarpie, ale prędkości nie ma. Ajajajajaj. No nie idzie, no nie idzie, no nie, nie można inaczej tego określić. W ogóle nie potrafimy się dostosować do tego toru. Widać, że nawet jeżeli na pierwszych okrążeniach jakoś to w miarę wygląda, tak później jest już coraz gorzej na dystansie. No i nawet Janusz Kołodziej, który fajnie wystartował, nawet jechał chwilę pierwszy, jednak dojeżdża trzeci i no chcąc, nie chcąc, no nie przynosi to żadnych efektów, więc szkoda. Nie mamy kompletnie argumentów w tym spotkaniu. No spójrzmy teraz, panie Rafale, na wyniki. No Spartanie, co tu komentować? No bawią się. To taki sparring sobie urządzili w dzisiejszym meczu. Tak, to niestety wygląda jak drużyna ekstraligowa pojechałaby sobie po prostu na jakieś przedsezonowe rozgrywki do dużo niżej notowanego przeciwnika. No, po pierwszym fajnym meczu, w którym udało się wygrać, w którym wygraliśmy, teraz niestety nie jesteśmy tą samą drużyną. Nie, i będzie trzeba te, no, porozmawiać na pewno z zawodnikami, co się stało, że aż tak przestrzelili z ustawieniami. No ale nic, jedziemy, no ten mecz trzeba dokończyć. Oczywiście tutaj już sielankowa atmosfera robi się na trybunach. Widzę nawet, macha do nas pani Krystyna. Pozdrawiamy pani Krysiu, także nie ma problemu. My oczywiście tutaj ze stacji zakręceni w lewo witamy serdecznie, dziękujemy za akredytację. No ale już teraz wracamy do spotkania, bo pojadą w ósmym biegu tutaj od krawężnika. Czy będą jakieś zmiany, się za chwilę dowiemy. Na razie awizowani są Jamon Litsi, Artiom Łaguta, Bartek Smektała i Bartek Kowalski. Niech jadą. Na Kowalskiego to myślę, że powinien sobie i Smektała i Litsi poradzić, ale... Czy drobią Artioma? Oto jest pytanie. Ale jadą. Poszły konie po betonie. Za chwilę oczywiście zapali się zielone światło. Już jest zielone światło i poszli. To najlepiej. Artiom Łaguta jest na pierwszym miejscu. Bartek Kowalski na razie zamyka stawkę. Ale znowuż tak samo. No jak Spartanie wykorzystać próbują znajomość tego toru. Krawężniczek, proszę zobaczyć jak tnie Kowalski, a po szerokiej próbuje Smektała. No i już traci pozycję, chociaż jeszcze zdążył skontratakować. No i jest na razie na 3-3. Próbuje zbliżyć się tutaj do Artioma w białym kasku Litsi, ale tutaj traci znowu Smektała pozycję. Ale walczy, no próbuje, ale to są błędy. Tu nie ma prędkości. Tu po prostu Bartek Kowalski tak naprawdę wykorzystuje znajomość tego toru. I czy on to zrobi? Ostatnie okrążenie, a nawet ma szansę jeszcze łyknąć dwóch, bo zbliżył się również do Jamona Litseya. No na razie umiejętnie Smyk go blokuje teraz. Oj, chciałem powiedzieć, wypnął też swojego. No ale dowiozą te 3-3. Bartek jednak przyjedzie czwarty, drugi raz, więc no Kowalski poza tym pierwszym biegiem juniorskim, później no ciężary, przegrał też z Ratajczakiem, chcę przypomnieć, 3-3 bieg ósmy. Chociaż jeden, który przegrywa z naszymi zawodnikami, więc nie bądźmy dla niego aż tak krytyczni, proszę. Okej, okay, ktoś musi, tak rozumiem, okej, okay, dobrze, tak. Rozumiem, no nie ma problemu, tutaj widzę, mamy w kolejnym biegu bieg numer 9, pojadą od krawężnika, Maciej Janowski z Tajem Wolfindenem, to już chyba możemy zacząć wypisywać ten program, proszę pana, no i Chris Holder, Grzesiu Zęgota, ja nie wiem, czy tutaj coś zmieniać, ale ja nie decyduję. Nie, no jedźmy. Jedziemy, bo tu naprawdę Koldi też nie jedzie, a to jest jedyny zawodnik, który tu mógłby jeszcze wskoczyć, ale... Na taką parę, no nie wiem, no ale this is speedway, jak to mówią, ale w wykonaniu jednej drużyny, Janowski, Holder, Wolfinden, Zęgota. I poszli, o dziwo, został Wolfinden tym razem, Janowski na prowadzeniu, ale to już chyba jest nieaktualne. No w końcu teraz mamy walkę, pięknie teraz to zrobił. Czy to jest Zęgota, czy jednak Holder?
Holder próbuje walczyć, ale teraz dał się wywieźć dwójce. Spartan ci zrobi nożyce i długą prostą. Tak jest, mamy to i dziąbyki na 5-1, bo trzeba robić screenshota, bo to długo nie trwa. I to mógł być jedyny taki obrazek w dzisiejszym spotkaniu, jak byli przez chwilę na 5-1. Kto zdążył screenshota, proszę gdzieś to na media społecznościowe dać. Ale w tej chwili mamy 4-2, nie, już 5-1 i zaczęli ostatnie okrążenie. Ale się tyną, normalnie Maciej Janowski staje Wupinderem, ale Wupinder teraz popełnił błąd, idzie po szerokie, ale byki nie potrafią z tego skorzystać. Byki niestety kolejny raz w czapkę, no tak to sobie trzeba powiedzieć. Spartanie, this is Sparta, jak w tym filmie, i ten but taki, że tak powiem, poleciał, no i nie, za chwilę już byki rogów nie mają, zaraz jaja stracą, no tak sobie to trzeba powiedzieć. Przypomniał mi się ten mem, kiedy cztery postacie z kreskówki kopią leżącego i tam jest takie stop, he's already died, także proszę. Tak, to już naprawdę o najniższy wymiar kary, 36 do 18 po 9 biega, może teraz, może, no ale młodzież jedzie. Wciąż mamy matematyczne szanse. O kurde, wesoło się zrobiło tutaj na stadionie, pełna atmosferka. No fajnie, fajnie, ale do nie fajnie oczywiście dla byków. No nic, od krawężnika pojadą, tu zmian raczej nie będzie, bo jedzie Ratejczek z Kołodziejem, no i Biuli Pawlicki. No ach, no Jezus, no. Ja mam wrażenie, że co bieg, to te trudniejsze pary są. Jakby oni nie mieli takiego, że można było ich dziubnąć. Wiesz o co chodzi? Tak, no i właśnie to jest to, co mówiliśmy na zapowiedziach przedsezonowych, że tak niestety dla wszystkich drużyn, które będą mierzyły się ze Spartą, będzie to wyglądało. Tu nie będzie łatwych wyścigów, bo tu są tacy zawodnicy we Wrocławiu, tak, że naprawdę będzie to mega trudne. No mega, mega. To teraz tak mówię, jak przegrali ten pierwszy w Lublinie, oczywiście tutaj u nas, no ale dzisiaj to, co robią z Lesznem, to jest gwałt, to jest po prostu gwałt, tak to trzeba nazwać, bo... Tak, to jest transmisja tylko dla dorosłych, dzieci, tak, odejście od odbiorników. Tak, tu już naprawdę, no, bo za chwilę będą stejki, no ale pojadą od krawężnika, Ratajczak, Biuli, Kołodziej, Pawlicki. Poszli, kto najlepiej ze startu, no kto? No jak myślicie, z zamkniętymi oczami. Uwaga, wy obejrzycie to za 10 sekund, ale już na pewno postawiliście coś u buka. Chociaż teraz nagle próbował tutaj w żółtym kasku przedzielić i przedzielił parę Biuli, Pawlicki, Kołodziej. Muszę zmienić kamerę, bo aż z wrażenia nie wierzę, że Koli za chwilę wyjdzie na prowadzenie. I tak jest, Janusz Kołodziej, czyżby on, czyżby to była... Pierwsza trójka po stronie właśnie leszczyńskich byków. Czy za szybko to mówię? Znowu gdzieś tam po szerokiej kręci, ale coś teraz wykręcił. No troszkę ten tor się odsypał. W końcu to już jest czas, ale musi uważać. Janek znowu idzie po balonie. Pięknym, lekko wyłamanym motocyklem. Ale co z tego, że pięknym? Jak tutaj przy krawężniczku. No i czy te nożyce mu się udadzą? Na ostatnim oku udały mu się, będą 3 punkty. Janek Kołodziej, tarara, Janek Kołodziej zrobił to, proszę państwa, ta garstka kibiców z Leszna już z samochodów tak naprawdę w radiu słuchają, bo już mówi do Leszna, to trzeba już pomału się zawijać, ale Janek wygrywa. Czy to jest game changer? Ja tak przy wejściu w czwarte okrążenie miałem tylko, żeby starczyło mu paliwa, żeby starczyło mu paliwa, żeby starczyło mu paliwa. O kurde, dobre, dobre, no, ale jest trójka, jest trójka. No i proszę, spójrzmy sobie, jak to teraz od razu zupełnie inaczej wygląda, prawda? Nie, no naprawdę różnica jest diametralna. Myślę, że teraz mamy szansę nawet odkręcić to spotkanie. Dokładnie, 39-21, spokojnie, ale jeszcze twierdzę, że jeszcze... Ja mam nadzieję, że ty z tymi taktycznymi, to ty tak robiłeś taką zasłonę dynu i dopiero teraz od tej czwartej serii dopiero uderzysz w tych Spartan, że oni tak już tacy, wiesz... A na luzaczku, na pewniaku, a ty za chwilę tutaj zrobisz łup, łup i nagle Sparta straci ten mieczyk. Ale dobrze, na razie od krawężnika pojadą Piotr Pawlicki, obok niego ustawi się Bartek Smektała, dalej Maciej Janowski. No i mamy Chrisa Holdera, czy jest jakaś zmiana? No Koldi pokazał, że sprzęt jest. A pokaż mi pola startowe, proszę. Oczywiście, nie ma problemu. O, to nie to, to nie to. Tu są pola startowe. No czwarte, na razie nie ma szału. No dobra, to pobawmy się, to zróbmy coś, żeby nie było, że później nie... Tak, żeby tak. Nie później nie zarzucał, że się nie... Przepraszam, nie starałem. Za Bartka Smektałę. Tak, zatkało mnie. Za Bartka Smektałę dajmy Kołodzieja. Idźmy za ciosem. Idźmy za ciosem, oczywiście tutaj zmiana. Mamy Janek Kołodziej.
Już się melduje Janek Kołodziej. No, widzę, że Janek zapracowany cały czas coś tam przydyszy. Mówi, temperatura się zmienia. Mówi, no ogólnie to ciemno było, a na Braille'a klas się nie da, więc no tyle, kurczę, że tak powiem. Jadą, dobra. Paliwo zalane, miejmy nadzieję, za chwilę wystartują. Uwaga, czy wszystko gotowe? Oczywiście, sędzia tutaj ostatnie jakieś upomnienia. Przesuń się w lewo, w prawo, w prawo, lewo i na drzewo i pojadą, zaraz zobaczymy. Kołodziej Pawlicki. I proszę, Kołodziej. Dokładnie. I będzie pierwszy. Nie, umiejętne tylne koło mu tam Pawlicki. A jeszcze tutaj pięknie teraz tnie. I ten, Janowski. Dokładnie. I mamy teraz dwie pary. Holder próbuje przy krawędziku atakować Janowskiego. A teraz piękna, długa, prosta Janka Kołodzieja. I on to robi. Janek Kołodziej jest pierwszy. On daje tą resztkę tej radości, która została w leszczyńskich bykach tak naprawdę, i on walczy, on robi show i próbuje teraz, raz z jednej próbuje Biuli, raz z drugiej Janowski, nie Pawlicki, przepraszam, tu nie jedzie Biuli, tak, tu jedzie Pawlicki, no i teraz niestety Janek coś złe wejście, Wuch stracił dwie pozycje i ostatni Wuch, czy on coś tu jeszcze, no jej, no i cóż, no co ja mam powiedzieć, ale chłopak się starał, no starał się, no. Taktyczna przyniosła jeden punkt, no ale no tyle by miał też chyba Smyk albo Holder. Widzę, że klimat iście, że tak powiem, pogrzebowy się zrobił. A tam pogrzebowy od razu. No to tylko Speedway, czy spokojnie. No stary, zachowujesz się, jakbyś nigdy nie przegrywał po 11 wyścigach 22 punktami. Atmosfera jest wtedy super. No. Za Huberta Jabłońskiego poproszę tutaj szybciutko Antoniego Mencela. O, Mencela pierwszy raz tak zobaczymy, jest. Tak jest. No tak trzeba, jest. Trzeba spróbować. I za Grzesia Zęgotę taktyczna. O. Chris Holder niech pojedzie. Dobrze. No mamy dwie taktyczne, no tak jak powiedziałem, no tutaj, ale jest Panicz, jest szansa na 3-3. Tak jest, na Mateusza Panicza zrobiłem taktyczną i zmianę zwykłą. Zgadza no i się. Pięknie, ale czy Mencel pojawił, no dopiero w 12 biegu na torze. A kto wie, może tego zawodnika brakowało w tym meczu właśnie bykom, ale no, zaraz się przekonamy. Holder, Panicz, Mencel, Biuli. Poszli kto najlepiej, Biuli, Holder też nie najgorzej. Teraz ładnie próbował wypchnąć Biuleja, nic z tego, Biuli już jest 10 metrów z przodu, a tu jeszcze Panicz nie mówi ostatniego słowa. No i proszę, na prowadzeniu Biuli, drugi Holder, a Panicz jednak tego Mencela robi. No ale się nie ma co dziwić młodemu Antoniemu z uwagi na to, że po prostu nie jechał, 12 bieg. No chłopak dopiero też zaczyna swoją karierę, a Panicz go objechał, no objechał go. Stawka się tak kurczę rozjechała, że aż ciężko tutaj w ogóle spaczyć. No jadą cicho, bo jeszcze Panicz może stracić. No, nie, Mencel próbował podjechać, ale zdecydowanie za wolny. No tutaj się już nic nie wydarzy. Kibice pomału, widzę, zaczynają opuszczać stadion, o dziwo. No widowiska dzisiaj świetnego nie było. Trzeba sobie powiedzieć, do jednej bramki jechali. No Kołodziej nam parę biegów zrobił, mogliśmy się podjarać. Widzę, już teraz pozycja jest taka, że tak powiem, bojowa u menadżera leszczyńskich biegów, ale no nic, no. Jak to mówią... Do ostatniej kropli krwi miało być. No i jedziemy. Jedźmy. Wyścig 13, może teraz. Jest szansa, bo jedzie. Tai Wupinden, Janek Kołodziej, Artyom Łaguta, no i Jamon Litsi. Zostawiamy? Tak, tu nie ma sensu robić zmian. Wupinden, Kołodziej, Łaguta, Litsi. Wupinden, Kołodziej, Łaguta, Litsi. Kto najlepiej? Wupinden, nie, chyba Łaguta. Łaguta, tak, Łaguta zakrywa Koldiego. Na razie na 4-2. Litsi próbuje z tyłu, ale to na razie nic nie daje. Na prowadzeniu Artyom Łaguta. Kołodziej był przez chwilę drugi, ale już wyprzedzany jest w tym momencie przez Taja Wupindena. Kołodziej znowu próbuje nam zrobić show. Ale on już chyba też powiedział, że nie, no co ja będę... Wyrywał sobie rękawy. Obolały jestem tam troszeczkę. Ale teraz na prosty motocykl będzie upadek. Wow. Nie. A i dobrze, że nie było upadku. Właśnie chciałem powiedzieć, że Cody też jest poobijany. Tam miał wypadek na treningu ze Smektałą. No ale jednak on jedyny w tej drużynie próbuje coś zdziałać. No ale jak są przełożeni Spartanie.
Spartanie po prostu. This is Sparta, tu już nie ma co komentować, kolejne 5-1. No i czy wyjdą z 30? Dwa biegi do końca. Też się zaczynam zastanawiać, czy my wyjdziemy z 30 tutaj. No jeszcze 5 punktów do zdobycia, dwa wyścigi, no szanse są, jak mawia klasyk, no tak. Ale szanse to szanse. Szansa na sukces to był taki teleturniej, nie wiem czy jeszcze tak, jest, i Champs-Élysées, ale... no. Ale tutaj już sukcesu po stronie byków nie ma takiej możliwości. Sukces to będzie, jak wyjdziecie z 30. Więc przyjmujemy zakłady, czy Leszno, Unia Leszno wyjdzie z 30 w tym spotkaniu. Czas start, a my przechodzimy sobie do biegów nominowanych. Czy chce pan jeszcze zobaczyć pola startowe? I daj mi te składy. Jedźmy. Jedziemy, Lidzi Svektała, tak. Kołodziej, Holder, tak? Rozumiem. Tak, pola startowe bez różnicy, tak? Nie ma to znaczenia. No, okej, rozumiem. Już po prostu położenie broni. No i tyle. Lecimy od krawężnika. Lidzi, Bjuli, Svektała, Uffinden. Lidzi, Bjuli, Svektała, Uffinden. No nie będziemy tutaj czarować jakichś specjalnych robić wyścigów, jak się jarać, bo tu się nie było czym jarać w tym spotkaniu. Naprawdę, oby jak najmniej takich spotkań w najlepszej lidze świata. No ale co? Cicho, bo jest szansa, że coś... Nie, no może 3-3 to by zapowiadało, że jest szansa na wyjście 30, ale już pomału robi się 5-1. Systematycznie do przodu Sparta, ale tutaj mamy delikatną waleczkę. No ale cóż, z przodu na prowadzeniu, tak jak mówiłem, Bjuli, drugi Svektała, Uffinden zrobi tego Svektałę, bo to przecież jest Uffinden. Teraz próbował mu wystawić koło, ale jeszcze tutaj, no i co robi Svektała? No jak on się zatrzymuje w miejscu, żeby zawrócić, to przecież to się nie może udać. Już jest 5-1 dla Sparty, teraz dwójka atakuje przy krawężników, Uffinden, no wysuń się, zamknij ten płot, no tynek, no. No, tak trzeba, no po prostu, a tak to, o, no i tyle. 5-1 na jednym kole, Łaguta, Svektała, Lidzi. Byście musieli wygrać 4-2. Obawiam się, że jednak zakłady... No nic z tego po prostu nie będzie. Uwaga, wyścig 15, nie ma co przedłużać tego spotkania. Tu naprawdę, no, księgowa we Wrocławiu będzie miała co robić dzisiaj, no a w Lesznie z kolei... No nic, że tak powiem, pieniążki będą w kasie się zgadzać na pewno po tym spotkaniu. Tak, ale punkty w tabeli już nie. Punkty w tabeli to na pewno nie, więc szybciutko przechodzimy do ostatniego biegu. Pojadą Łaguta, Kołodziej, Janowski, Holder. I uwaga. Łaguta. Chyba Łaguta czy Kołodziej. Łaguta czy Kołodziej. I nie, bo teraz jeszcze Janowski. Janowski na pierwszym miejscu, drugi Kołodziej, chociaż już to jest nieaktualne, bo Łaguta do właśnie doszusowuje do Janowskiego. Ale tutaj nie, bo jeszcze Koldi, no wypchnij tam, spróbuj coś zrobić, zrób nam show w tym ostatnim biegu, a nie zrobisz tylko trochę zadymy i przyjedziesz trzeci, no walczysz czy nie walczysz, no z przodu już Łaguta, drugi spokojnie Janowski, właśnie tym krawężniczkiem, tutaj może być 15 albo nawet 45 wyścig, a krawężnik nadal będzie trzymał, ten tor jest tak po prostu zrobiony, lekko czerwony, ale jadą. No i cóż, no tasują się elegancko, co ja mam tutaj komentować, nie ma co za bardzo komentować. Na prowadzeniu w tej chwili właśnie Janowski, za nim Łaguta, Kołodziej przywiezie jeden punkt. No i teraz widzieliśmy, hen daleko właśnie dojechał Chris Holder. Wynik meczu 63-27. Ja już nie mogę się doczekać podsumowania tego spotkania. Powinienem coś powiedzieć? Słowem nie postępowania, tylko podsumowania. Jest co podsumowywać w takim razie. To nawet... było na tyle, drodzy widzowie, w tym odcinku. Dokładnie, nie, bo tak cię z pół żartu, czy ktoś pada za skoszu na plus, ale ewentualnie, no ja nie wiem, co, kibice. Niech ludzie w komentarzach napiszą. Tak, niech ludzie w komentarzach, drodzy widzowie, kibice leszczyńscy, napiszcie, co się stało. Co się stało, że się kolokwialnie... Wiecie, nie udało. Co? Nie udało, dokładnie. Więc, drodzy widzowie, no dzisiaj to jest nasz 5., 6. spotkanie. Powiem szczerze, to był najsłabszy mecz, jaki oglądaliśmy podczas tej symulacji. Nie ma za co. Wiesz o tym, że w Lesznie masz przerąbany zakaz wjazdu, nie? Że tak poprowadziłeś ich drużynę, bo będzie na ciebie.
Okej. Okay. Okej, okay, no dobra, no widzę, że jakoś na klatę jest to przyjęte, więc drodzy widzowie, nie zapominam. Przynajmniej nie Tak. zostanę obrzucony dolarami. No nie, na pewno nie, na pewno nie. Ani butelkami, ale spokojnie. Na wszystko przyjdzie czas, jak to mówią. Okej. Okej, okay, więc drodzy widzowie, pamiętamy, kciukers w górę, bicek w górę, subik, jak jeszcze nie subskrybujecie. No ja dziękuję tutaj menadżerowi za pracę, to złe słowo, no po prostu za odhajkowanie tego meczu. No nie ma sprawy, polecam się na przyszłość. Tak więc, drodzy widzowie, to tyle na dziś. Pozdrawiamy i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć!